Tak. Cześć wam. Przedstawiam Mańkę. Mańka jest, powiedzmy, 10-letnim psiakiem, suczką. Tak, jest bardzo wesoła, ciekawska, jak widać. Lubi też się ustawiać tyłem do kamery. Dlatego ją teraz próbuję przesunąć. Słuchajcie, na wstępie chciałem powiedzieć, że wiadomo, że każdy z nas lubi małe psiaki. One są takie nieporadne, są takie wesołe, takie można powiedzieć, że oddane swoim panom. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że nikt nie da tyle miłości, tyle wdzięczności, co taka właśnie Mańka, którą mam pod nogami, która bardzo by chciała jeszcze zakosztować, czym jest dom, prawdziwa rodzina, czym jest ta czysta miłość, którą tak naprawdę widać, że darzy mnie, chociaż znamy się od 15 minut. Chodź, Mańka. I tak rzucam to, daję do myślenia, słuchajcie, bo te psiaki, zbliża się zima, mogą nie mieć szansy nawet, kurczę, przeżyć tej zimy i apeluję, żeby brać ich pod swój dach do siebie, bo można też samemu na tym zyskać, można nie wiem, zakosztować trochę tej radości, którą mam do przekazania, dokładnie tej radości, prawda? To jest taki moment, że warto się zastanowić, czy pod choinkę na przykład zrobić sobie prezent i zapakować w kokardę małego psiaka, który tak naprawdę jeszcze nic nie wie, nic nie przeżył i daje to szczęście, daje tę radość, daje takie poczucie, że mamy takie własne, tak, własnego dzieciaczka, którego możemy obdarzyć miłością, tylko chyba nie na tym rzecz polega, bo tyle ich biega teraz po ulicy, że można obdarować tym uczuciem każdego, który tak naprawdę potrzebuje tego uczucia. Więc powtarzam, apeluję, słuchajcie, adoptujcie, a nie kupujcie. Dzięki wielkie.